Kolejny etap rajdu Dakar i kolejny sukces jednej z trzech ekip Energylandia Rally Team. Pozostałe dwie też jednak dzielnie walczą. Marek Goczał i Maciek Marton zdominowali rywalizację w klasie lekkich samochodów terenowych. Najszybciej pokonali każdy z odcinków z pomiarem czasu i w efekcie po 10 godzinach na mecie drugiego etapu mieli najlepszy czas. Pokonali drugą załogę o prawie 9,5 minuty. Bardzo długo cięliśmy się z Lupim o każdą sekundę. On mnie wyprzedzał, ja jego, on koło, ja koło. Złapaliśmy tylko jedno koło właśnie jak ścigaliśmy się z Lupim, ale wiedziałem, że to się tak skończy. Myślałem właśnie, kto wcześniej chyci koło, no ale ani on nie odpuścił, ani ja, no i my byliśmy tymi szczęśliwcami. Zwycięzcy pierwszego etapu i pierwsi liderzy rajdu Dakar, Eryk Goczał i Oriol Mena, na kolejnym etapie spisali się nieco gorzej, zajęli piąte miejsce. Znajdują się jednak na czwartej pozycji w klasyfikacji generalnej z niewielką stratą do podium. To był chyba prawdziwy dakarowy odcinek. Było około 460 km, najdłuższy jaki w życiu jechałem i naprawdę myślę, że kamienie na kamieniach i tylko różny rodzaj. Na 12 kilometrze niestety musieliśmy zjechać Toyocie, która nas wyprzedzała i przebiliśmy dwa koła, więc cały dzień musieliśmy zachowawczo, żeby tylko nie przebić trzeciego, bo już musielibyśmy czekać na następne samochody. Na piątym miejscu w kwalifikacji generalnej znajdują się Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem. Dawno nie byłem taki szczęśliwy, chociaż dzisiaj troszkę nas prześladowało, ale tak jak mówię, jestem szczęśliwy, że jesteśmy na mecie, bo mało ile aut jest na mecie. No nie mieliśmy dzisiaj szczęścia, tak naprawdę na 50 kilometrze rozkręcił się nam drążek i auto zaczęło nam slajdować. Rodzinny team Energylandii wciąż jest w walce o trzy czołowe miejsca. Dziś kolejna dakarowa próba o długości 669 km.